30 maja, wtorek z Ewangelii Świętego Marka. Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie. Domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz. Kiedy tak pomyślimy sobie, to powiemy, no tak, stracić wszystko, najbliższych, majątek, rodzinę, wszelkie dobra, to tak troszeczkę, przepraszam, nienormalnie w tym świecie, bo musimy mieć dach, najbliższych, rodzinę, jakieś dobra, zabezpieczenie. Tylko często gdzieś napływ tego dobra, to chapanie się tym dobrami, pieniędzmi, majątkiem, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, nie tylko zamyka nam tutaj pewne relacje ludzkie. Majątki, dobra skłócają rodziny najbliższych, ale przede wszystkim odbiera nam drogę zazwyczaj szczęścia. Bo my poprzez dobra, szczęścia wiecznego, bo my poprzez dobra, poprzez jakieś rzeczy, które tu mamy na ziemi, my tak żyjemy, jakby tego Pana Boga nieraz nie było. Nie umiemy tego wszystkiego wykorzystać w dobry sposób. Są oczywiście osoby, które mając wszystko, potrafią dzielić się, dawać i znam też takich ludzi, takie osoby i to jest piękne, co mają w sobie, ale często są tacy, kiedy ktoś coś już dotrzyma, zachłyśnie się tym, to często gdzieś popada w ogromną taką ruinę i fizyczną, codzienną, życiową, ale też duchową. Zamyka przed sobą to, co mówi Pan Jezus, wieczność. A chyba nie radością jest moje życie tu na ziemi. Tak, ono musi być jakoś przeżyte pięknie. Ale ja mam zawsze patrzeć perspektywą przyszłości, życia wiecznego. Czy ja na nie tu na ziemi pracuję? Czy ja staram się o to, żeby do tej świętości dojść, do tego życia wiecznego dojść, żeby uzyskać niebo, żeby być świętym? Bo to życie ziemskie przeminie, ono kiedyś się skończy. Już nie będzie odwrotu, nie będzie, Panie, jeszcze dzień, jeszcze dwa, żebym to wszystko zmienił. Nie, my mieliśmy 10, 20, 35 lat, a może właśnie gdzieś poprzez te dobra, poprzez to wszystko, co mamy, zabrnęliśmy gdzieś, co nas zapędziło w jakiś taki ciemny zaułek naszego życia. Może właśnie jakieś narkotyki, nałogi, alkoholizm zniszczyło nas. Zniszczyło rodziny, zniszczyło relacje. Warto zadać sobie dzisiaj to pytanie, jak ja żyję, jak ja to życie przeżywam, jak ja przez to życie przechodzę. Czy ja rzeczywiście zasługuję tym swoim życiem ziemskim tutaj na życie niebieskie, na życie w niebie. I te słowa, ostatnie zdanie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi. Pokora i pokora. Bo dzisiaj możesz czuć się wielkim. Mieć stanowiska, tytuły, pełne portfele, złote karty, ale będziesz ostatnim w wieczności. A można dziś cierpieć biedę, a później cieszyć się radością nieba. Bogacz i Łazarz. Widzimy tę postać też ewangeliczną, bogacza i Łazarza. Dzisiaj można cieszyć się i radować dobrami, które mamy, ale to jest tylko chwilowa radość. Zadbajmy o naszą radość wieczną, o nasze życie wieczne, o naszą świętość, o nasze niebo, moje i Twoje, abyśmy kiedyś się tam spotkali. Z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.